Państwa serdecznie. Dzisiejszy wykład poświęcony jest temu, co oczywiste lub nieoczywiste. Temu, jaka powinna być szkoła, jaki model szkoły jest modelem, do którego moglibyśmy dążyć, co można zmienić, a czego absolutnie zmieniać nie można. Jeśli byście sobie wyobrazili telefon, którego używano 100 lat temu i położylibyśmy obok tego telefonu nasz telefon komórkowy. Jak myślicie, ktoś, kto żył 100 lat temu i dzwonił z telefonu na korbkę, czy on by wiedział, co to jest, to, co przed nim leży? Nie, nie domyśliłby się. A ktoś, kto prał w bali na tarce, domyśliłby się, że nasza automatyczna pralka to służy do tego samego? Raczej nie. Moglibyśmy takich przykładów dużo mnożyć. A jeśli ktoś, kto żył 200 lat temu, znalazłby się w szkolnej klasie, to wiedziałby, gdzie jest? Co prawda tablica inna, może by dotykał takiej interaktywnej. Kiedyś były czarne, potem zielone, potem białe, dzisiaj interaktywne. Ale jeśli przed tą tablicą stoi nauczyciel i wykłada, a zadaniem uczniów jest reprodukowanie wiedzy i tym lepiej wypadają, im lepiej odtworzą to, co było podane. I jeśli w tej szkole wolno wiedzieć to, co było przerobione, jak się mówi, to co się zmieniło? Didaskalia. To się zmieniły didaskalia, a fundament jest ten sam. I to jest kluczowe pytanie. Co my możemy dzisiaj zmienić? Ponieważ świat się zmienia. Jak dostosować szkołę do wymogów, oczekiwań, ale i potrzeb dzieci w XXI wieku? Jak dostosować? Co my możemy zmienić, a czego my nie możemy zmienić? Kiedyś w moim starym blogu, takim jakie miałam hasło, które się wyświetlało u góry, że w przedwczorajszych szkołach wczorajsi nauczyciele uczą dzisiejszych uczniów rozwiązywania problemów, jakie przyniesie jutro. Można się poczuć urażonym, powiedzieć, dlaczego ja mam być wczorajszym nauczycielem? No bo wszyscy żeśmy zostali wykształceni w kulturze nauczania. Nas przygotowano do zawodu, w którym mamy nauczać, a nie tworzyć warunki do uczenia się. Nas przygotowano do tego, żeby podawać wiedzę i ją testować. I cały czas są tendencje do tego, żeby jeszcze lepiej podawać i jeszcze skrupulatniej testować. Testuj, testuj, testuj. Każdy test to przerwa w procesie uczenia się. Każdy test to czas stracony. W tym czasie uczeń się niczego nowego nie uczy. My musimy sobie dzisiaj zadać pytanie, z czego możemy zrezygnować w szkole, a z czego nie możemy. Popatrzcie, w niektórych szkołach do mnie docierają takie głosy, że nauczyciele, część nauczycieli, uczniów, rodziców chce zrezygnować z dzwonków. To są czasami ciężkie batalie. Albo jakiś nauczyciel ustawi inaczej ławki, tak żeby uczniowie mogli się widzieć. Przychodzi następny nauczyciel i zaczyna od tego, ustawcie ławki normalnie. Co to znaczy normalnie? Co to znaczy normalnie, jeśli w tradycyjnym modelu szkoły źródłem wiedzy był nauczyciel, to cała klasa była tak zorganizowana, żeby można było go widzieć, słyszeć i żeby ten przekaz był jak najbardziej wyraźny. Ale dzisiaj chcielibyśmy stosować metody aktywizujące. My chcielibyśmy, żeby uczniowie się uczyli. I nie można się uczyć ani pracować w grupie, kiedy się z sobą nie rozmawia, kiedy się siebie nie widzi, ale w ogóle uczenie się to jest proces wymagający współpracy i relacji. O ile łatwiej pokonywać trudności, a uczniowie muszą w szkole pokonywać trudności, kiedy można rozmawiać z kolegą, bo nauczyciel nie może 6, 7, 8 osobom jednocześnie pomóc, kiedy one w czymś się zgubią. Jeśli pracują uczniowie w grupach, to wystarczy, że jedna osoba w grupie rozumie i już wytłumaczy pozostałym często lepiej niż my nauczyciele, ponieważ uczniowie są na zbliżonym poziomie, oni lepiej rozumieją, gdzie może problem zaistnieć. Każda zmiana, na przykład rezygnacja z dzwonka,
na przykład inne ustawienie ławek, na przykład decyzja o odejściu od obowiązkowych zadań domowych albo od karania za to, że ktoś nie zrobił zadania domowego, zastąpienie jedynek oceną jeszcze nie. Każda taka zmiana to jest wyjęcie jednej cegły z pruskiego muru. Każda jedna cegła wyjęta to mur już dziurawy, to mur, który już jest narażony na to, że się zacznie sypać. Dlatego niektóre osoby tak walczą o to, żeby ławki stały tak, jak stały, bo mówią, że to jest normalne, a każde inne ustawienie jest nienormalne i dlatego tak walczą o dzwonki. Niedawno, niedaleko tu, niedaleko Katowic, bo w Siemianowicach Śląskich w Zespole Szkół Sportowych nauczyciele w porozumieniu z rodzicami, uczniami postanowili zrezygnować z dzwonków. Wielka szkoła, więc bali się chaosu. Były naprawdę poważne obawy. W kilka tygodni po wprowadzeniu tej zmiany zastępca dyrektora, pan Radosław Szymański, przysłał nam taką relację na adres budzącej się szkoły i napisał, czego ja się tak bałem? Czego ja się tak bałem? Jest po prostu spokojniej. Popatrzcie państwo, my w życiu normalnym, pozaszkolnym, w realnym życiu, pilnujemy czasu, patrząc na zegarki. Jeśli szkoła ma przygotować dzieci do życia, to w jaki sposób może to zrobić, ucząc, że mają reagować na dzwonek lub na gwizdek? To my musimy nauczyć dzieci, że człowiek się kontroluje, patrząc, która godzina. A wiecie, jak szybko uczą się posługiwania zegarkiem, jak wiedzą, że trzeba teraz 10 minut, 15 minut, jak szybko to idzie, kiedy wiedzą, po co to jest potrzebne, te, które jeszcze przychodzą do szkoły, nie umiejąc, tak, odczytywać godzin. To ma wtedy sens. I to jest pierwszy krok, który można powiedzieć, przygotowuje do życia, bo jaki to jest już inny człowiek, który umie się sam kontrolować. Gdzie my, dopiero kiedy zdejmiemy tę zewnętrzną strukturę, ten gorset narzucany, dopiero wtedy stwarzamy przestrzeń do tego, żeby człowiek mógł wytwarzać sobie swoją własną wewnętrzną strukturę, wewnętrzny porządek. Nie dlatego przychodzę na czas, że ktoś na mnie gwizdnął, tylko dlatego, że ja wiem, że się czasu pilnuję i ja biorę na siebie jakieś zobowiązania i chcę tutaj odpowiednio się zachowywać. I jeśli na początku dzieci mają z tym problemy, to też należy to rozumieć, one się muszą czegoś nauczyć, ale czegoś niezmiernie ważnego w życiu. A my wolimy dzwonki. Zróbcie kiedyś eksperymenty, pożyczcie urządzenia, które mierzą głośność i zobaczcie, jaka to jest głośność i od jakiego poziomu uszkadzany jest słuch. Chociażby taki argument można zastosować wobec osób, które nie widzą potrzeby tworzenia przestrzeni dla rozwijania wewnętrznej struktury i wewnętrznego porządku. Nie chcę iść dalej. Nie słucha mnie. Tak, muszę. Zacznę znowu od Korczaka. W zeszłym roku też tutaj zaczynałam od Korczaka. Ale to jest źródło nieustannej inspiracji dla mnie. Mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi. Mówiłem nie o tym, czym chcę, żeby były, ale czym one chcą i mogą być. Spójrzmy na ten cytat w kontekście podstawy programowej. Czym jest podstawa programowa? Jeden program na rozwój wszystkich dzieci z danego rocznika. Jak popatrzymy na klasę, obojętnie jaką, i się zastanowimy, co z tych dzieci kiedyś wyrośnie, kim one będą, co one będą robić, to możemy każdy możliwy zawód, a nawet być może pojawią się osoby, które będą wykonywały zawody, o których my jeszcze nawet nie myślimy. Tam może być ktoś, kto będzie się zajmował behawiorystą zwierzęcym, będzie tresował zwierzęta, może być lekarz, może być hydraulik, ktoś może prowadzić tramwaj, ktoś może być psychologiem, ktoś może choreografią się zajmować, ktoś może pisać piosenki, ktoś może projektować stroje. Wszystko jest możliwe. Każdy zawód. A my mamy na rozwój tych wszystkich dzieci jeden program i chcemy je formatować? Nie chcemy. System każe nam je formatować. Jedną foremką. Czy to jest możliwe?
debata będzie poświęcona, która ta rozmowa, która będzie, odbędzie się po moim wykładzie, będzie poświęcona różnorodności. Czy to jest możliwe, żeby to bogactwo, ta różnorodność, z jaką dzieci przychodzą do szkoły, była sprowadzona do posuwania się do przodu według jednego programu? Żeby wszyscy robili to samo i jeszcze w tym samym tempie. Wyobraźcie sobie małe dziecko. Jedno zaczyna chodzić mając 10 miesięcy. Zdarzają się takie dzieci? Inne skończyło już rok, a nawet ma 13-14 miesięcy i wciąż jeszcze raczkuje. Zdarzają się takie dzieci? Czy komuś przyszłoby do głowy powiedzieć, że to, które jeszcze dłużej raczkuje, będzie gorzej chodzić? Albo jest gorszym dzieckiem? A te dzieci, które później zaczną mówić, to będą gorzej mówić? Nie przyszłoby nam to do głowy tak mówić. Matki, które panikują, to mówimy o nich w taki sposób niezbyt pozytywny, że przesadzają. A w szkole? Neurobiolog Gerald Hüther mówi, trawa nie rośnie szybciej, gdy się za nią ciągnie. A co nam się każe robić w szkole? Wyobraźcie sobie, że na tym samym parapecie albo w tym samym miejscu w ogrodzie wkładamy do ziemi ileś nasionek. Mają tyle samo wody, tak samo zasilamy, tyle samo światła, wszystko jest takie samo. Czy zaczną kiełkować w tym samym czasie? Czy wyrosną takie same rośliny? A ta, która wykiełkowała ostatnia, to będzie najbrzydsza roślina? Być może to będzie najpiękniejszy kwiat, jeśli posadziliśmy kwiaty. My nie wiemy, tempo rozwoju nic nie mówi o tym, do jakiego punktu dojdziemy. Ten, kto ostatni doszedł do Rzymu, wcale mniej nie zobaczy. Nam się wydaje, że to samo tempo jest czymś takim oczywistym. No można sobie zadać pytanie, czy to jest oczywistość, że wszyscy muszą się rozwijać w tym samym tempie, czy to może jest poważny błąd albo herezja. Gerald Hüther, profesor neurobiologii, mówi, to nie tylko niemożliwe, żeby wszyscy rozwijali się w tym samym tempie. To jest wobec dzieci głęboko nieetyczne, bo to wiele dzieci pozbawia możliwości osiągnięcia sukcesu. Choćby dlatego, że są po prostu wolniejsze, myślą w sposób analityczny, wszędzie szukają drugiego dna. Mamy takich uczniów, proste zadanie, a on szuka tutaj jakiejś trudności i w końcu rozwiąże to zadanie, ale przedtem jeszcze przeanalizuje ileś możliwych wariantów, żeby dojść do wniosku, nie, tu nie ma żadnego triku, żadnej trudności ukrytej, to jest po prostu proste zadanie. Jak to dziecko wypadnie na teście? Czy ono sobie myśli, ja myślę inaczej, ja jestem inaczej myślącym człowiekiem, czy ono sobie przypina łatkę, jestem głupi? I co się dzieje, kiedy takie dziecko przypina sobie łatkę, jestem najsłabszy, jestem do niczego, nie potrafię nawet testu prostego napisać, bo pani powiedziała, że to było łatwe. Poddaję się, nie robię. Popatrzcie, ile dzieci skazujemy na niepowodzenie tylko dlatego, że myślą, pracują, funkcjonują inaczej. Więc spójrzmy na podstawę programową w kontekście tego, co mówił Korczak. Być może potrzebujemy innych podstaw programowych, być może potrzebujemy elastycznych podstaw programowych, takich, które dałyby miejsce na to, co idzie, płynie od dzieci. Kim one chcą i mogą być, które podstawy programowe, które pozostawiają miejsce na zainteresowania, na potrzeby dzieci. Może zacznijmy, no nie wiem, 30%, 70% narzucajmy, a potem idźmy dalej. Bo to nie jest tak, że człowiek tak samo uczy się treści narzuconych i tak samo uczy się treści, które uznaje za swoje i tego, co nas fascynuje. Nie, to my dzisiaj wiemy. Z punktu widzenia mózgu to jest zupełnie inne podejście, kiedy coś budzi nasze fascynacje i wtedy w mózgu uwalniają się różne substancje chemiczne, które umożliwiają mózgowi wykorzystanie potencjału. To nigdy nie jest tak, że to, co narzucone, pozwala mózgowi w ten sam sposób pracować, jak to, co nas fascynuje.
Więc czy taka podstawa programowa, która zostawiłaby przestrzeń dla zainteresowań, fascynacji uczniów, to byłaby herezja? Czy być może jest to na gruncie tego, co dzisiaj wiemy, oczywistość, której odmawiamy dzieciom, ponieważ wolimy się trzymać podstaw programowych, które wymyślono ileś set lat temu. Kiedyś stwierdzono, że można zrobić taki program i wszystko uczniom narzucić. No, powołam się tutaj na książkę Marka Kaczmarzyka. Unikat, biologia wyjątkowości, w której właśnie pisze o tym, że każdy człowiek jest wyjątkowy w swej jednostkowości. Każdy inny, każdy jak tutaj siedzimy, mamy inne, inaczej okablowany, że tak powiem w cudzysłowie, mózg. Każde dziecko, które przychodzi do szkoły z innym mózgiem. Czy to jest bogactwo talentów, potencjału, który właśnie ta różnorodność, bo Marek Kaczmarzyk w swojej książce tłumaczy, że właśnie różnorodność daje każdej populacji, każdemu również naszemu ludzkiemu społeczeństwu, jest gwarancją sukcesu. Im większa różnorodność, tym większa szansa, że przystosujemy się do zmian, które zachodzą. To czy ta różnorodność jest czymś pozytywnym, czy należy wszystkich formatować w taki sam sposób? Czy należy stwarzać warunki do rozwijania tych indywidualnych możliwości, czy należy narzucać wszystkim taką samą drogę i taki sam sposób myślenia? Ile na tym tracimy? I znowu, co jest oczywistością, a co jest herezją na gruncie, bo z jednej strony, jeśli patrzymy na to z punktu widzenia historii, jak było, to będziemy mieli inne wnioski, a inne, jeśli spojrzymy na to na gruncie tego, co dziś wiemy i co nam nauka mówi o tym, jak człowiek się uczy, jak wyglądają mózgi ludzkie, czy są takie same, czy są podobne, czy są zupełnie inne w zależności po pierwsze od wyposażenia genetycznego, a po drugie od doświadczeń, bo wiemy, jak duży wpływ na strukturę mózgu mają nasze doświadczenia. Wobec tego zadać sobie należy pytanie, czy lepiej byłoby mieć jeden model szkoły, czy może mieć różną ofertę, zróżnicowaną ofertę dla różnych dzieci. Rodzice mają też różne oczekiwania. Są tacy, którzy od szkoły oczekują, że dobry nauczyciel to będzie dużo wymagać, dużo zadawać, dużo testować, dużo kontrolować, dużo sprawdzać. Jak my się czujemy, kiedy jesteśmy ciągle kontrolowani, to wiemy, tak, że to jest wysoki poziom stresu, tak zwany dystres. Kto słyszał wykład profesora doktora Marka Kaczmarzyka na temat stresu, ten wie, jak funkcjonuje mózg w warunkach stresu. My wszyscy wiemy, czy lubimy być kontrolowani. A dzieci? I znowu Korczak, nie ma dzieci, są ludzie. Dzieci nie reagują na stres lepiej niż my. I tak jak sami sobie chcemy stresu oszczędzić, bo wiemy, jaki jest niszczący, to często się słyszy, oj, trochę stresu jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Tak? No co bezstresowe wychowanie? Widzicie te ironiczne uśmieszki, kiedy ktoś mówi, co bezstresowe wychowanie? I wtedy ja mówię, tak, bezstresowo, ja chcę żyć bez stresu. Im mniej stresu, dobrze, lekki, mały stres, który mobilizuje siły. O takim stresie nawet nie myślimy, że to był stres, prawda? Chociaż z biologicznego punktu widzenia to już jest reakcja stresowa, który nas lekko mobilizuje. Ale silny, długotrwały stres to jest coś, co nas niszczy. No czy chcemy to dzieciom robić, czy uważamy? No wiele osób mówi, no ja nie chcę stresu, ale mojemu dziecku nie zaszkodzi. Tak, wystawiłam konia do wyścigów i chcę, żeby mój koń był pierwszy, więc zrobię wszystko, żeby cisnąć. Znowu inny neurobiolog, profesor Joachim Bauer mówi, że to jest pedagogika hydrauliczna. Im większy nacisk, tym większy, wiemy. Co nowego jest w podejściu do dziecka, co nowego jest w podejściu Korczaka do dziecka? Korczak, jak bodaj nikt inny, rozumiał, że powinniśmy szanować podmiotowość dzieci, że one nie są przedmiotami, które mają być nauczane, testowane, kontrolowane, tylko one są podmiotami, są ludźmi, którzy
są co prawda mniejsi, ale mają w sobie swój program rozwoju, wiedzą, coś ich interesuje, coś lubią, czegoś nie lubią, coś mogą, czegoś nie mogą, mają też swoje ograniczenia. I jeśli nie będziemy tego brać na serio, to tak jakbyśmy wierzyli, że w SEWR jest model dziecka, 6-latka, 7-latka, tak, to jest model w SEWR i proszę, mamy program na rozwój takiego dziecka. No nie ma typowego 6-7-latka. Co to znaczy typowy 6-7-latek? Każdy człowiek ma jakieś silne strony i każdy człowiek ma jakieś słabe strony. Jak długo mamy silne strony, którymi potrafimy pokrywać nasze deficyty, to inni nawet nie wiedzą, że mamy te deficyty. I jak długo mamy te silne strony, to droga do sukcesu jest dla nas otwarta. Ale jeśli ktoś nam cały czas każe koncentrować się na naszych deficytach, to drogę do sukcesu nam zamyka. Czyli to kluczowe kryterium, które odróżnia dwa podejścia. Dziecko jako przedmiot, czy dziecko jako podmiot. Przedmiot nauczania, czy uczący się podmiot. No więc jeśli traktujemy dziecko jako przedmiot nauczania, to nauczyciel wchodzi w rolę urzędnika, funkcjonariusza, którego zadaniem jest realizacja podstawy programowej. Jego lojalność jest po stronie systemu. Ma tak zrobić, żeby zrealizować program. Przeciągnąć wszystkie dzieci z jednego punktu do drugiego punktu. Czyli mówimy wtedy o realizacji podstawy programowej, robimy testy, tworzymy rankingi. I najważniejsza rzecz, nauczyciel wtedy mówi o podstawie programowej, a nie o dzieciach. Tak, niektórych wtedy trzeba zatrzymać. Oczywiście, bo jeśli tu zaczynamy, jeśli mamy właśnie ta tradycyjna dydaktyka, jest taką dydaktyką, że mamy podłogę i dajemy sufit i mówimy, wszyscy mają doskoczyć dzisiaj, w tym tygodniu, w tym miesiącu, w tym semestrze do tego pułapu. I są dzieci, które dadzą z siebie wszystko i nie doskoczą dzisiaj, jeszcze nie potrafią doskoczyć do tego pułapu założonego przez nauczyciela, przez podstawę programową, na podstawie podstawy programowej, a są dzieci, które skoczyłyby dużo więcej, dużo wyżej. I co wtedy się mówi? Się mówi, nie, nie, my jeszcze nie umiemy mnożyć, tak? Dziecku, które mnoży, mówimy, my nie umiemy mnożyć, te dzieci to internalizują. Profesor Małgorzata Żydko często podaje taki przykład, oglądała lekcję i dzieci miały jakieś liczby podać i chłopiec zgłasza się i pyta, czy można podać liczbę pozaszkolną. Tak, dzieci to internalizują, dzieci to rozumieją, wolno wiedzieć to, co było przerobione, nie wolno wiedzieć niczego, co nie było podane. No jeśli traktujemy dziecko jako przedmiot nauczania, no to ono to też takie podejście przyjmuje. I gdzie jest lojalność nauczyciela? Czy lojalność nauczyciela jest po stronie systemu, czy lojalność nauczyciela jest po stronie dzieci? Bo to wszystko zmienia. To wszystko zmienia. Już w zeszłym roku pokazywałam wam tę książkę Pernille Rib, Uczyć z pasją. Ponieważ Pernille, Dunka pracująca jako nauczycielka w Stanach Zjednoczonych, opisuje drogę nauczyciela. Opisuje drogę, jak przestała być nauczycielką realizującą program i stała się nauczycielką wspierającą rozwój wszystkich dzieci. Bo to są dwie zupełnie różne kompetencje, zupełnie różne. Mówię teraz jako metodyk. Pamiętacie zajęcia z metodyki, pamiętacie seminaria metodyczne i konspekty czy scenariusze lekcji? Pamiętacie, co do minuty mieliśmy zaplanować, co dzieci będą robić i mówić. Orwell by tego nie wymyślił. Profesor Hütter znowu nam mówi, człowiek nie, ale to powie każdy psycholog, człowiek nie jest istotą zewnątrzsterowną. My ludzie jesteśmy istotami wewnątrzsterownymi, mamy motywację wewnętrzną i angażujemy się w to, co nasze, na co, co uznamy za nasze, na co mamy wpływ. Jeśli pozbawiam kogoś wpływu na to, co robi, musi moje wskazówki zawsze uwzględniać, musi robić to, co mu każe i tak, jak mu każe, to nie będzie się w to angażował. Człowiek nie przejmie odpowiedzialności za coś, na co nie ma wpływu. Jeśli my kompletnie pozbawiamy dzieci możliwości wpływania na ich proces
uczenia się, no to nie liczmy na to, że one będą brały za to odpowiedzialność. I teraz, czy to jest oczywistość, czy to jest herezja, że dzieci powinny mieć wpływ i móc podejmować decyzje dotyczące ich metody uczenia się, sposobu uczenia się. No jest tutaj na tej sali z nami Anna Schulz, która, myślę, jako pierwsza chyba, siedzi w ostatnim rzędzie w okularach, która jako pierwsza wprowadziła zasadę, a jej drogą podąża już wielu, teraz to już jest wielu, którzy to robią. Nie tylko zniosła jedynki, bo to też wielu robiło i wprowadziła ocenę, jeszcze nie, ale Ania zrobiła coś bardzo ważnego, mianowicie o tym, czy ocena zostanie wstawiona do dziennika, decyduje uczeń. To jest magiczny krok. A jeszcze powiem, że jest nauczycielką matematyki w pierwszym liceum z Duńskiej Woli. To jest pierwszy krok, który pozwala dziecku przejąć odpowiedzialność. Bo jeśli dostaje na podstawie tego, co nauczycielka, co Anna sprawdziła, na zielono zaznacza to, co dobre, to, co niezrobione albo źle pomija, to tym się musi jeszcze uczeń zająć. I przychodzi, tak, jest rozmowa z uczniem, no to jest trójka, starczyło na trójkę, wstawić ci tę ocenę czy nie? I byłam świadkiem rozmowy, kiedy chłopiec mówi, ja już bym wolał, żeby mi pani profesor wstawiła. Te trójkę bym miał przynajmniej wolny weekend. A Ania mówi, powiedz słowo i wstawię, bo to jest twoja decyzja. I wtedy taki uśmiech przemknął przez twarz tego chłopca i mówi, no nie, no to jak mam mieć trójkę, to bym chciał, no a co ty byś, wtedy nauczyciel może spytać, to co ty byś chciał mieć na koniec? I takie dziecko powie piątkę, wyznacza sobie poziom, wyznacza sobie swój cel. I wtedy co mówi taki nauczyciel jak Ania Schulz? To pięknie, to teraz trzeba wykonać pracę, to teraz musisz przyjść, umówmy się, zaliczyć, nie ma drogi na skróty. Droga do celu prowadzi przez wykonanie pracy i przez żmudną i mozolną pracę, ale inaczej realizuje się swoje własne cele, a inaczej realizuje się cele, które ktoś nam wyznaczył. Jeśli uczeń sam sobie wyznacza pułap, a nauczyciel mówi, ja cię będę w tym wspierać, ja będę ci pomagać, żebyś osiągnął swój cel, ale mierz wysoko, a ja cię będę wspierać w tym twoim myśleniu, że możesz dużo, bo od tego my jesteśmy. My od tego jesteśmy, żeby im mówić, mierz wysoko, a ja ci będę w tym pomagać. Jeśli lojalność nauczyciela jest po stronie uczniów, dzieci, to w ten sposób się zachowujemy. I rozmawiając z dziećmi nie mówimy, masz problem, tylko mamy problem. To znaczy musimy nad tym jeszcze popracować. My. To nawet ma znaczenie, jakiej liczby używamy, czy musisz, czy musimy. I jeśli tak będziemy podchodzić, że dziecko będzie wiedziało, że ma nauczyciela po swojej stronie, że nauczyciel jest po to, żeby mu pomagać i wspierać. Ale możecie zapytać Anię na przerwie, czy ona dużo siedzi i poprawia tę pracę. Nie. Wcale nie, bo ona też nie prowadzi całych lekcji. Ona na początku wyjaśnia, a później większa część lekcji to pracują w grupach. Ona sobie wtedy to może sprawdzić. Ale jeszcze jest jedno ważne rozwiązanie. Jak piszą pierwszy raz, to najwyższą oceną jest szóstka. Jak poprawia pierwszy raz, to najwyższą oceną jest piątka. Jak poprawia drugi raz, to najwyższą oceną jest czwórka. Wobec tego nie opłaca się przychodzić na zasadzie, a nuż się uda lepiej napisać, bo tracę wtedy podejście. Wobec tego chodzi o to, żeby brali odpowiedzialność i przychodzili i szanowali też czas nauczyciela, który daje swój czas. I jeśli chcesz poprawiać, to szanuj mnie i przygotuj się. I oni to czują i tak robią. Jeśli nauczyciel im mówi, ufam ci, w klasie Ani nie ma sprawdzianów z grupami. Siedzą tak, jak oni pracują po 6 osób i każdy pisze swoją pracę i nie ściągają. Ponieważ ona mówi, ja wam ufam i czasami wyjdzie z sali. Wiecie, jak inaczej zachowują się uczniowie, którzy słyszą, ja wam ufam? Przecież nie ma sensu ściągać, a jeśli nie umiecie, to przecież możecie jeszcze raz to zrobić.
Gdybyśmy taką kulturę zbudowali, w której nie oszukujemy dlatego, że to jest niedobre, że powinniśmy się nawzajem szanować, że powinniśmy grać uczciwie i gdybyśmy tego dzieci nauczyli w szkołach. Ale jeśli my im wszędzie wysyłamy sygnały, że liczą się stopnie, że szkoła jest miejscem, w którym zdobywa się nie wiedzę, a stopnie, no to wtedy idą na skróty, żeby mieć lepszy stopień. No skoro to się liczy, to zrobią wszystko, o co mama w domu pyta. Przecież nie pyta, ile się, a są takie domy, na szczęście, ale w wielu domach nie pyta się, a czego się dzisiaj ciekawego dowiedziałeś, a co dziś ciekawego było, tylko co oddała pani klasówkę z matematyki i co dostałeś, czwórkę, a Paweł co dostał? A Kasia co dostała? A widzisz, można. Dziecko, przecież ty się nie uczysz dla stopni, ty się uczysz sam dla siebie. Schizofrenia, to jest totalna schizofrenia. W szkole, jak rodzice szli na pierwsze spotkania, wszyscy znajomi, którzy mają dzieci i których o to pytałam, na pierwszych lekcjach był omawiany system oceniania, PZO, PSO. I jak potem tłumaczyć, a na pierwszych lekcjach u dzieci były nawet wklejane do zeszytu w pierwszej klasie z procentami, gdzie one o procentach wiecie, ile wiedzą, tak, regulaminy, jak będą oceniane. No i wtedy mamy im tłumaczyć, że to nie chodzi o oceny, testy i rankingi? Czy może stało się coś złego i traktujemy dzieci jako narzędzia do osiągania naszych celów, nas dorosłych, rodziców, szkoły, żeby być lepszym w rankingu. I wtedy się nie można dziwić, kiedy w szkole jakiejś, są takie szkoły, sugeruje się rodzicom, żeby zabrali dziecko, bo tu jest wysoki poziom, podstawówka. I się sugeruje, że dziecko powinno być przeniesione, bo będzie obniżać rankingi. To czy dzieci są dla szkół, czy szkoły są dla dzieci? Ale to nie dotyczy tylko szkół, to dotyczy nas rodziców w taki sam sposób. Są rodzice, którzy zaspokajają jakieś swoje potrzeby właśnie używając do tego dzieci jako narzędzi i mówiąc w jakiej są szkole, jakie mają punkty, jakie oceny zdobywają. No w zasadzie to już powiedziałam. No i jeśli wtedy u dziecka pojawia się pytanie, dlaczego mam się tego uczyć, to odpowiedź jest prosta, no musisz się tego nauczyć, bo będzie na sprawdzianie, za tydzień będzie kartkówka, a za dwa tygodnie będzie klasówka, to będzie najprawdopodobniej na teście końcowym, więc się tego musisz nauczyć, więc się naucz najlepiej od razu. Jaki komunikat wysyłamy wtedy dzieciom, jeśli mówimy, celem jest sprawdzian? Jeśli dziecko traktujemy jako podmiot, to nauczyciel tworzy warunki dla procesu uczenia się, a jego celem jest indywidualny rozwój potencjału wszystkich dzieci. I ja wiem, że nie mogę dawać sufitu takiego samego dla wszystkich, bo to niemożliwe. To oznacza, że ja muszę przygotować inną propozycję i wtedy jeśli wielu nauczycieli powie wtedy, ale to niemożliwe, przecież ja nie mogę dostosować lekcji do wszystkich uczniów, których mam. No jeśli jesteśmy w modelu szkoły transmisyjnej, w tym tradycyjnym modelu szkoły, to jest rzeczywiście nie do zrobienia. Ale czy tak musi być? Czy model szkoły edukacji transmisyjnej oparty na metodach podawczych jest jedynym modelem szkoły? Czy to jest oczywistość, czy może to jest coś dziwnego, co myśmy zrobili i nie co myśmy zrobili, w co nas również wciśnięto? Bo myśmy też zostali w ten model włączeni bez pytania, czy nam on się podoba, czy nie. I jeśli zaczynamy myśleć inaczej, to możemy postawić sprawę tak. Mogę prowadzić lekcje tak, że wszyscy robią to samo. Mogę wprowadzić indywidualizację albo mogę wprowadzić personalizację. Wszyscy to samo, to znamy, nie trzeba tłumaczyć. Indywidualizacja, zrobię zadania na 2, 5, może 6 poziomach, choćbym nie spała na wszystkich poziomach dla uczniów, nie przygotuję zadań. Indywidualizacja jest bardzo trudnym, niekomfortowym rozwiązaniem. Dużo lepszym rozwiązaniem jest personalizacja.
Czyli to samo zadanie, które nie ma jednego dobrego rozwiązania, ma wiele, nieskończenie wiele dobrych rozwiązań, które można zrobić na różnych poziomach. Dzieci, które pracują w grupach, mogą same decydować, jak głęboko wejdą, na jakim poziomie to zrobią. I to właśnie ukazała się miesiąc temu, we wrześniu, książka Daniela Hunzikera, Kompetencje bez tajemnic, która właśnie omawia, jak tworzyć zadania, które można rozwiązać na różnych poziomach. Zadania, w których wiedza połączona jest z określonymi kompetencjami. Czyli nie ile wiesz, ale co umiesz zrobić z tym, co wiesz. Czyli wiedza jako pochodna zdolności jej zastosowania. To jest zupełnie nowa metodyka. Daniel Hunziker przyjedzie w listopadzie do Polski, będą też takie warsztaty. To jest zupełnie nowa metodyka. My potrzebujemy dzisiaj metodyki kultury uczenia się. Metodyki, w której nie będziemy energii wkładać w pisanie scenariuszy, w których co do minuty będziemy pisać, jak uczniowie mają za nami podążać i robić to, co my im każemy, tylko metodyki, która nauczy nas, nauczycieli, tworzenia warunków dla indywidualnego rozwoju każdego ucznia. I niezależnie od tego, czy któryś do tego poziomu doskoczy, czy nie, jeśli dał z siebie wszystko, to nie usłyszy od nas za mało, za krzywo, za słabo, za nisko. Jeśli uczeń daje z siebie wszystko i ciągle słyszy za mało, za słabo, za wolno, to co się dzieje z motywacją? To po co mam się starać, jeśli daję wszystko i ciągle jest za słabo? A mówimy teraz, nie mówimy o studiach, tam gdzie są ludzie, którzy wybrali pewien kierunek i się przygotowują do tego, żeby zostać lekarzem, inżynierem czy nauczycielem. My mówimy teraz o dzieciach, które są w tym nauczaniu powszechnym, tak? To wszystkie wysyłamy do szkoły, więc szkoła nie może być miejscem, które kogokolwiek wyklucza, na przykład dlatego, że ma dyspraksję i wolno pisze. Przecież są takie dzieci, wyjątkowo inteligentne mogą być, ale coś w ich strukturze mózgu powoduje, że na przykład nigdy nie będą szybko, ładnie pisać, tak? Nigdy nie nadążą przepisać z tablicy, mówi mama. Ale jeśli odejdziemy od szkoły transmisyjnej, to nie trzeba przepisywać z tablicy. To człowiek tyle sobie napisze, albo takie dzieci uczą się zapisywać symbolami, zapisują w inny sposób. Jeśli nauczymy je w różny sposób zapisywać, to mogą sobie świetnie z tym radzić. Ale musimy odejść od tego, że jest jeden kanał i jedno tempo, takie samo dla wszystkich. Więc jeśli znowu będziemy myśleć korczakiem, a marzę o tym, żeby korczak nie tylko wisiał na ścianach naszych szkół, ale żeby jego idee weszły do naszych serc, do naszych głów. Jeśli będziemy patrzeć, kim one, te dzieci, uczniowie, chcą i mogą być, bo nie każdy może wszystko, to wtedy punktem odniesienia nie powinny być dla nas rządowe dokumenty, nie powinny być podstawy programowe, ale rzeczywiste możliwości dzieci, ich zainteresowania, ich fascynacje, ich możliwości, trudności i ograniczenia, i deficyty, które mają. Też je powinniśmy brać pod uwagę. Nie ma sensu wysyłać dzieci do poradni pedagogiczno-psychologicznych po to, żeby w poradni tak zrobiono, tak jakoś, żeby to dziecko jednak się dało formatować tą jedną foremką. Żebym ja nie musiała, broń Boże, odejść od tego, że mam jedną foremkę dla wszystkich dzieci. To jest zupełna zmiana paradygmatu. To jest stworzenie zupełnie nowej szkoły. To jest konieczność wymyślenia zupełnie nowej szkoły, zbudowania jej, wymyślenia od nowa. I czy to jest herezja? Czy szkoła musi zostać taka, jaką zawsze była? Czy może to jest oczywistość, że powinna szkoła, tak jak wszystko wokół nas, się zmieniać? Więc jeśli w tej nowej kulturze uczenia się, dziecko pyta, dlaczego mam się tego uczyć, to nauczyciel stara się pokazać, że dlatego, że to jest ciekawe, że to jest fascynujące, że to jest wyzwaniem. Saint-Exupéry powiedział kiedyś, że jeśli chcesz, żeby twoje dziecko nauczyło się budować statek, musisz rozbudzić w nim tęsknotę za morzem. Bo budowa statku to trudna, żmudna praca i człowiek się zmęczy, spoci, może sobie nawet w palec coś tam
zrani się w palec. Ale ta cała praca ma sens, jeśli mówimy komuś, jeśli będziemy mieć statek, ty wiesz, dokąd można popłynąć, jakie cuda można zobaczyć, jakich ludzi poznać, jakie krainy. Ale wyobraźcie sobie, że ja mówię komuś, wiesz, masz budować statek. To będzie trwało wiele lat. A po co mam budować ten statek? No przyjdzie ktoś, kto cię skontroluje, zrobi ci test. Da ci punkty albo ocenę. A co będzie potem? Potem będziesz pracować, pracować, pracować. I co potem? Potem będzie następny test. A co potem? A potem tak dalej, a na końcu będzie taki największy test. Nie chcesz budować tego statku? Tak samo ze wspinaniem się na górę. Tak? My możemy powiedzieć, słuchaj, to się namęczymy wchodząc pod tę górę. Spocimy się i namęczymy. Ale ty wiesz, jaki widok z tej góry? Jak staniemy na szczycie, to zapomnisz o tych nogach, które bolą i o tych butach, które zaczęły obcierać pięty i zobaczysz, jakie wtedy, my wiemy, co się w mózgu dzieje, tak? My wiemy, co się wtedy uwalnia, jakie endorfiny, jak to nas wtedy motywuje, ale jeszcze bym na tamten szczyt kiedyś wszedł, który widzimy. Tak, myśleliśmy, że jesteśmy tak zmęczeni, że już, a kiedy stajemy na szczycie, to nagle zapominamy o wszystkich trudach. Ale to musi być sensowny cel. Wyobraźcie sobie, że nauczyciel, który uczy angielskiego, niemieckiego, francuskiego, przychodzi na pierwszą lekcję, dostał nową klasę, klasa się już uczyła 2 lata i mówi, kochani, ja najpierw muszę pierwsza lekcja, więc najpierw robimy regulamin PZO, a potem wam zrobię test diagnostyczny, bo muszę wiedzieć, na jakim poziomie wy jesteście. Ale może przyjść nauczyciel i powiedzieć, kochani, ja się cieszę, jestem szczęśliwa, że mogę was uczyć. Że mogę was uczyć niemieckiego. Ja wam powiem, jak to zmieniło moje życie, co ja potrafię, co ja mogę, jakich ja mam przyjaciół, jak ja mogę sobie tanio wyjeżdżać, podróżować, jakie ja mam kontakty, jaka ja jestem szczęśliwa, że poszłam tą drogą, a dzisiaj, bo to były moje fascynacje, a dzisiaj mogę was poprowadzić drogą moich fascynacji. To jest piękne i cieszę się, że będziemy, że w tę podróż wybieramy się wspólnie. Jak inaczej, co się dzieje w mózgu, jeśli patrzymy z punktu widzenia chemii w mózgu, co się dzieje, kiedy zaczynam lekcję od tego, że jest regulamin, a potem test, a co się dzieje w mózgu, kiedy mówię, to są moje fascynacje i mam nadzieję, że was wszystkich tym zarażę, bo my się możemy zarażać, nie tylko chorobami. My się możemy fascynacjami też zarażać, ale żeby zarazić fascynacjami, to we mnie musi być ten żar, to musi być pokazane, to jest moje życie, moja fascynacja, moje, to, co uważam za najcenniejszego. Od tego, jak ja zacznę, w jaki sposób ja prowadzę lekcje, zależy, jak mózgi uczniów będą pracować, co się będzie uwalniać, czego będzie dostatecznie dużo albo nie. Bo jeśli wchodzę i mówię, dzień dobry, kogo dzisiaj nie ma? I co was tak śmieszy? Co was tak śmieszy? W szkole jesteśmy, więc kogo dzisiaj nie ma? Tu widzę znowu Katarzyny nie ma. Dlaczego nie ma Katarzyny? Kto nie odrobił zadania domowego? Kto nie odrobił zadania domowego? Proszę, bo teraz możecie minus dostać, a jeśli ja za chwilę zobaczę, to nie będzie minus, tylko... Kochani, ja uczę w tej szkole, już wam nie powiem, ile uczę, ja takiej klasy jak wy. To jeszcze nie miałam. Ja uczę w tej klasie, w tej szkole, nie powiem wam już ile lat. Takiej klasy jak wy, to ja jeszcze nie miałam. Ja bym to mogła pociągnąć, bo ja długo byłam kierownikiem praktyk i organizowałam studentom praktyki i najpierw oglądałam lekcje nauczycieli, do których wysyłałam studentów. Ja obejrzałam naprawdę setki lekcji różnych nauczycieli w różnych szkołach. Ja bym mogła opowiadać takie historie, w które trudno uwierzyć, ale to wszystko się dzieje. Ale ja mam szczęście, bo ja współpracuję z tymi najlepszymi nauczycielami, z tymi, którzy chcą zmieniać. I to, co dla tych mniej otwartych jest oczywistością, to dla tych otwartych jest herezją i na odwrót. My żyjemy dzisiaj w takiej sytuacji, że to, co dla jednego rodzica będzie rewelacyjną ofertą, szkoła, w której nie zdobywa się stopni, tylko wiedzę, jak będzie za cicho, mi machajcie.
to ja sobie przypomnę i bliżej wezmę mikrofon. Kiedy mówi dyrektor, w naszej szkole, proszę Państwa, my chcemy stworzyć warunki do tego, żeby dzieci się uczyły. Natomiast jeśli na coś braknie czasu, to może nam zabraknąć czasu na pomiar. Wyobraźcie sobie dwóch ogrodników. Jeden codziennie mierzy. Co tam podleje, to już mierzy. I czy ta roślina jest od tej większa, czy ta urosła szybciej, czy ta. Zapisuje to wszystko. A drugi nawozi, podlewa, wyrywa chwasty, przycina, pielęgnuje, tworzy warunki do tego, żeby rosły. I na koniec mu zabraknie czasu na pomiar, ale patrzy i mówi, wszystko kwitnie. Po co nam mierzyć? Przecież my to jako nauczyciele widzimy, czy klasa, czy jak dzieci się rozwijają, czy to jest dobrze, czy nie. Czego byśmy potrzebowali? Potrzebowalibyśmy, żeby nas nauczono na studiach i na seminariach metodycznych, jak przeprowadzać diagnozę w procesie. Jak przeprowadzać diagnozę, żeby wiedzieć, na jakim poziomie kto jest, ale żeby dzieci nawet nie wiedziały, że są testowane, tylko dają z siebie, pracują normalnie, a my sobie piszemy, czy dodaje do 20 w pamięci, czy używa liczydła, czy robi błędy, licząc w pamięci, czy używał liczydła, a jeszcze robi błędy, to ja sobie to wszystko mogę ocenić, nie po to, żeby wystawić komuś ocenę, bo Jasiu nie potrzebuje wiedzieć, czy jest lepszy od Krzysia. Ja potrzebuję wiedzieć, ja muszę wiedzieć, co dalej planować, na jakim są poziomie, czyli diagnoza w procesie, to jest to, czego potrzebujemy. Czyli dzieci pracują, a ja sobie mogę, obserwując je, tę diagnozę przeprowadzać. Ale ja nie muszę mierzyć ciągle i mówić 7, 8, 9, 10-latkom, które jest lepsze od którego, bo po co? A pamiętajmy, że dzieci wchodząc do szkoły, dzieci, które są w normie, różnica między takimi dziećmi czasami wynosi 2-3 lata. Są dzieci, które tyle mają do nadrobienia i teraz my im mówimy, tu macie stanąć na jednej linii i wszystkie macie doskoczyć do tego samego punktu. I znowu słowami Hütera, to nieetyczne, to nie tylko niemożliwe, to nieetyczne. I znowu, czy to jest oczywistość, że chcemy od wszystkich wszystkiego? Pamiętacie bajkę o tych zwierzętach? Które, prawda? Kaczka świetnie pływała, ale źle się wspinała na drzewo. Wobec tego miała ćwiczyć wspinanie na drzewo. I w końcu tak sobie poraniła skrzydła, że już nawet dobrze nie pływała. Do czego to prowadzi? Popatrzcie, jak często kończą studia ludzie, którzy nawet z dobrym wynikiem, bardzo dobrym, i nie wiedzą, na co chcą pójść. A może architektura, a może anglistyka, a może tu pomysły mają od jednej ściany do drugiej. Nie wiedzą. Dokładnie wiedzą, jakie są ich pięty achillesowe. Dokładnie wiedzą, w czym są słabi, ale nie wiedzą, w czym są mocni. Szkoła nie pozwoliła im odkryć ich talentów, ich silnych stron i nie wiedzą, w którą stronę powinni pójść. To jest porażka szkoły. Szkoła nie musi dzieciom pokazywać ich pięt achillesowych i uświadamiać ich słabości. Bez tego można żyć. Chociaż realistycznie dzieci i tak to wiedzą, ale powinna pomóc odkryć talenty, silne strony, to, co może być moją drogą życiową. Zamiast wyciągać się z przedmiotu, który nigdy nie będzie moją drogą życiową, na trójkę, lepiej z czwórki plus na szóstkę wyciągnąć się, podciągnąć się z tego, co będę chciał w życiu robić. Czyli gdybyśmy chcieli wysyłać taki komunikat uczniom, nie musisz być dobry, Jasiek, ze wszystkiego, ale powiedz, z czego chcesz być dobry, a ja cię będę wspierać w tym, żebyś był dobry z tego, co będzie kiedyś twoją drogą życiową. Więc jeśli dziecko w tej nowej kulturze uczenia się, rozwijania potencjału pyta, dlaczego ma się tego uczyć, to mu pokazujemy cel, to mu mówimy, co dzięki temu będzie mógł rozumieć, osiągnąć. Albo mu mówimy, wiesz co, to jest teraz żmudny etap, tak jak to budowanie statku, ale jeśli chcesz być kiedyś lekarzem, albo chcesz kiedyś być weterynarzem i leczyć zwierzęta, albo pomagać ludziom, kto by chciał odkryć, wyobraźcie sobie lekcję biologii, na której nauczyciel pyta, słuchajcie, choroby, rak, tyle ludzi umiera na raka, kto by chciał pracować nad lekiem, który by leczył, pomagał, zapobiegał, pomagał ludziom zwalczyć raka. No ktoś powie, ja bym chciał to robić. Słuchajcie, to dzisiaj trzeba się tego nauczyć. To jest
to nie jest najciekawsze, to jest żmudne, ale żeby dojść do następnego celu, musimy tę trudność pokonać, żebyśmy im pokazywali, po co to jest, a żeby naszą jedyną odpowiedzią nie było, bo będzie sprawdzian i dostaniesz jedynkę, jak się nie nauczysz. Jak można odnieść to, o czym mówił Antoine Saint-Exupéry, do postulatów neurobiologów? I w książce Kim jesteśmy, a kim moglibyśmy być, Gerald Hüther właśnie nam to wyjaśnia na poziomie neurobiologii. Co się dzieje, kiedy w naszym mózgu pojawia się cel, któremu umiemy nadać znaczenie i który jest dla nas sensownym celem? Bo jeśli uczniowie mają się wyuczyć dat panowania królów w Polsce, to w ich mózgach często pojawia się pytanie, po co mi to? Jak przyjdę do was i powiem wam, że dzisiaj będziemy się uczyć, czym się różnią glaukofity od euglenin i sprzężnic, to powiecie, po co mi to? I to pytanie jest uzasadnione, pytanie o sens. Jeśli mózg nie widzi w czymś sensu, to nie może uwolnić swojego potencjału. Więc jeśli jedynym celem są sprawdziany i oceny, to co wiele mózgów mówi? Co wiele dzieci stwierdza wtedy? A ja nie chcę w tych wyścigach brać udziału. To nie są moje wyścigi. I znowu, czyje to są wyścigi? Czy nas dorosłych i dzieci używamy jako narzędzi, jako koni wyścigowych w naszych wyścigach, czy to są wyścigi dzieci? Jeśli od początku w szkołach podstawowych nauczyciel mówi, słuchajcie, nie chodzi o stopnie, chodzi o to, ile się nauczycie. Nieważne, ile błędów zrobisz, ważne, ile się na tych błędach nauczysz, o ile dalej będziesz po tym popełnieniu tych błędów i wyciągnięciu wniosków z nich. To one przestają pytać o oceny. To jest potrzeba rodziców, nas dorosłych, nie dzieci. Zapomniałam jednej książki z sobą wziąć, Celine Alvarez, książka, która w tym roku się ukazała, Prawa naturalne dziecka, w którym Celine opisuje eksperyment, francuska nauczycielka, opisuje eksperyment, 3 lata uczyła dzieci, właśnie nie uczyła, tworzyła im warunki do uczenia się, tam jest wszystko opisane dokładnie, jak ten proces został zrealizowany. Po pierwszym roku zgłosiła to jako innowację, po pierwszym roku badacze z uniwersytetu przebadali dzieci we wszystkie strony, grupa mieszana, 3 roczniki, bardzo trudna dzielnica podparyska, mnóstwo dzieci imigranckich, niczego sobie nie ułatwiła, nic, nie ma niczego, co byśmy mogli powiedzieć, a miała łatwiej. Duża grupa, trudna okolica, dzieci z takich środowisk, gdzie często z językiem też miały problem. I po pierwszym roku były przebadane, po drugim roku były przebadane wyniki rewelacyjne. Co się stało w 3 roku? Ministerstwo cofnęło jej zgodę na prowadzenie badań. Powiedzieli, że chce wywrócić do góry nogami świetnie funkcjonujący francuski system edukacji, bo zanegowała w swoim eksperymencie wszystko, co uznajemy za tradycyjną, czyli odrzuciła kulturę nauczania. Ona niczego nie nauczała. Ona stworzyła dzieciom warunki do uczenia się. Dzisiaj kształci dużą grupę nauczycieli belgijskich, przez parę miesięcy prowadzi z nimi regularne spotkania. Rząd belgijski ją już zatrudnił. Chciałam ją zaprosić do Polski wcześniej, ale przyjedzie dopiero w czerwcu, na początku czerwca, kiedy skończy ten projekt belgijski, bardzo intensywny. I Celine pokazuje, jak można postawić, zrobić wszystko inaczej, niż to przewiduje tradycyjna metodyka. Wszystko. I jakie się ma wtedy efekty? Żadnych ocen, żadnych słoneczek, żadnych kwiatków, żadnych plusów, żadnych minusów. Dzieci nie uczą się dlatego, że my im dajemy za to nagrody albo karzemy za brak postępu. Dzieci uczą się dlatego, że mają w sobie ciekawość poznawczą, chcą rozumieć świat, mają potrzebę rozwoju i jeśli tylko w ich środowisku są ciekawe rzeczy, to nie trzeba ich do niczego zmuszać. I kiedy są nauczyciele, którzy tak bardzo są w tej tradycyjnej kulturze wychowani i mówią, no ale to jak mam zmusić do nauki tych, którzy nie chcą? Jeśli tylko przygotujemy ciekawe zadania i ciekawe możliwości, to do niczego, nikogo nie trzeba zmuszać, chyba że dziecko jest poważnie chore, to wtedy traci zainteresowanie tym, co się dzieje dookoła. Gerald Hüther, o którym tak dużo mówiłam, profesor neurobiologii z Göttingen.
tłumaczy nam, że wypełniając w formalny sposób swoje obowiązki, czyli odrabiam lekcję, bo muszę, przeczytam dwa razy tekst z historii, bo muszę, nigdy mózg nie osiągnie takich efektów, jakie mógłby osiągnąć, gdybyśmy robili to, co nas interesuje. To znaczy, możemy powiedzieć, to się nie da, albo możemy powiedzieć, wymyślmy i zróbmy coś inaczej. Na przykład zadania domowe. Kto powiedział, że zadania domowe albo w ogóle szkoła musi być tak zorganizowana, że wszystko siekamy na drobne kawałki. To, co na fizyce nie ma w związku z tym, co na chemii. To, co na polskim nie ma w związku z tym, co na historii, na plastyce czy muzyce. To jest tak sfragmentaryzowany świat, którego potem z tych małych kawałeczków nie daje się złożyć żadnej sensownej całości. Mózg wszystko łączy. W mózgu dobrze zapisana wiedza to jest wiedza, to są informacje, które są z sobą połączone. Niepołączone z sobą informacje nie tworzą wiedzy. Ja mogę komuś przekazać informacje, ale nie mogę komuś stworzyć, przekazać struktury wiedzy. Tę strukturę wiedzy każdy mózg musi sobie stworzyć sam. Zresztą Céline Alvarez dużo o tym pisze, ponieważ współpracowała z francuskimi neurobiologami i w jej książce są duże fragmenty wyjaśniające po jakimś wykładzie konkretnego profesora. Ona opisuje, jakie wnioski, jak poszła do swojej szkoły, co w klasie swojej zmieniła, co już wprowadziła. Więc jest cała też podłoże i wyjaśnienia neurobiologiczne. Ci neurobiolodzy francuscy jej też bardzo pomagali i mogła z nimi konsultować te wprowadzane zmiany. No i czy to jest nowe, czy to jest stare? Że to entuzjazm, że do naszej głowy. Znowu Joachim Bauer mówi, mózg to nie segregator. Ja do segregatora mogę sobie wpiąć wszystko, co chcę i segregator mi nie powie nie. Ale każdy mózg ma mechanizmy selekcji informacji. Każdy mózg selekcjonuje informacje. W każdej sekundzie dociera do nas zbyt dużo impulsów, żebyśmy mogli świadomie wszystko przetworzyć. I co wybieramy? Wybieramy to, czemu potrafimy nadać znaczenie, co możemy uznać za ważne. Jeśli czegoś nie rozumiem, to nie mogę tego uznać za ważne. Ile kto wyniesie z jakiego wykładu, z jakich warsztatów, z jakiejś lektury książki, zależy od tego, ile już wie. Jeden wyniesie dużo, a drugi powie, tam nie było nic nowego, nic ciekawego, bo nie potrafił nadać znaczenia, bo w tej drodze jeszcze nie jest na tym poziomie, żeby mógł czerpać z pewnych rzeczy. Heraklit z Efezu. Nauczać to rozniecać ogień, a nie napełniać puste wiadro. No przecież to nie jest nic nowego, przecież my to wszyscy wiemy. To jak to się ma, ale do pewnych środowisk nie dotarło. Bo czym jest podstawa programowa? No zrealizuj teraz, wepchnij dzieciom do głowy wszystko to, co myśmy tutaj spisali. Nasze mózgi są organami, które działają bardzo subiektywnie. Dla mózgu nie ma nic obiektywnego, dla mózgu coś jest ważne dla mnie, a Kasi mózg powie w swoim imieniu, to jest ważne, to jest, ja potrafię temu nadać znaczenie. Jeśli coś jest w podstawie programowej, to dla kogo to jest ważne? Dla autorów podstawy programowej. Pytanie, jak to zrobić, co zrobić, żeby dzieci uznały, że to jest ważne dla nich. I to jest trudność, na tego powinniśmy się uczyć na warsztatach, na seminariach metodycznych. Jak kierować uwagę dzieci na to, na co my chcemy skierować ich uwagę i jak pokazywać, że to jest przydatne, ważne, znaleźć jakiś argument, dzięki któremu można by było się intensywnie, efektywnie tego uczyć. Więc Hütter nam mówi, że nauczyciel, który potrafi wywołać u uczniów fascynację swoim przedmiotem, to skarb. Po drugiej stronie jest nauczyciel, który wymusza naukę za pomocą stopni, sprawdzianów, testów. Efekty po stronie uczniów nigdy nie będą takie same. No i możemy się zastanowić, kto odkrywa największych, kto dokonuje największych odkryć, kto wymyśla coś nowego. Czy to byli ci, którzy robili, nauczyli się w szkole, że robi się to, co każą, to, za co dostaje się nagrody lub kary,
Czy ci, którzy nauczyli się wyznaczać swoje własne cele, którzy ze szkoły wyszli z fascynacjami, z zainteresowaniami, z wiarą w siebie i ci, którzy wychodząc ze szkoły cały czas lubili się uczyć. To nie ci zmienią świat, którzy mają w szkole piątki i szóstki. Chociaż piątki i szóstki nie muszą być przeszkodą, żeby była jasność. Ale to nie te oceny decydują o tym, czy odniosę w życiu sukces, czy dokonam w życiu czegoś wielkiego. Tylko to, czy ja mam, czy ja rozwinęłam w szkole swoje fascynacje, czy znam swoje silne strony, czy wierzę w siebie, czy wierzę, czy mam takie podejście, jeśli popracuję, jeśli się przyłożę, to dam radę. Trzeba spróbować, bo jak się nie spróbuje, to na pewno się nie uda. Z jakim nastawieniem, jak wychodzą uczniowie ze szkół, jak patrzą na siebie i na swoje możliwości. I nie chodzi znowu o to, żeby zachwalić na śmierć. Właśnie o to chodzi, żeby pokazywać, no widzisz, ty robisz to dobrze, a kto inny robi co innego dobrze, to niech ona tobie pomoże w tym, a ty jej pomożesz w czym innym, bo jesteśmy różni i każdy ma inne silne strony. To Celine powtarzała dzieciom wiele razy. No i co jest znowu oczywistością, a co jest herezją? Jakie cele są oczywiste, a jakie cele są błędem metodycznym, wychowawczym czy każdym innym? I jeśli znowu czytamy neurobiologów, albo psychologów, albo pedagogów, którzy właśnie opowiadają się za zmianami, no to wszyscy powiedzą, no tak, to nie cele, to rozwój, to zdobywanie wiedzy. No i to, ponieważ wiem, powtarzam się, już to tutaj mówiłam, ja jestem z Torunia, więc przewrót kopernikański. Tylko że przewroty kopernikańskie są trudne, bo popatrzcie, jak trudno było ludziom uwierzyć w to, że Ziemia jest okrągła. Przecież wszyscy widzieli, że jest płaska. To, co jest takie oczywiste, kwestionowanie tego, co takie oczywiste, w co wszyscy wierzymy i co zawsze tak było, jest takie trudne i znajdzie tylu obrońców. Tego, co widzi się zawsze, nie widzi się nigdy. Znowu, jeden z moich ukochanych autorów, Karl Ove Knausgård. On nie pisał w takim duchu, ale dokładnie pokazał to, o czym mówię. Dlaczego akceptujemy fakt, że model szkoły się nie zmienia? Dlaczego wystarczy nam zmiana dekoracji i didaskaliów? Dlaczego nie kwestionujemy fundamentu, na którym stoi szkoła? Fundamentu, że dzieci są przedmiotem nauczania. No i czy jesteśmy gotowi do zrobienia rachunku zysków i strat? Czy jesteśmy gotowi na to, żeby zacząć refleksyjnie podchodzić do tego, co wydaje się oczywiste? Na przykład do zadań domowych. Czy jesteśmy gotowi, żeby zapytać, to co? To jest sensowne robić te zadania domowe, zadawać obowiązkowe i zmuszać, wymuszać? I znowu. Anna Schulz mi kiedyś powiedziała, jak mi pokazali, że w internecie są rozwiązania wszystkich zadań, do wszystkich zeszytów ćwiczeń i że ja żyję w przeświadczeniu, że ktoś coś rozwiązuje i pracuje, podczas gdy on odpisuje, to pomyślałam sobie, muszę coś zmienić. Przecież to nie ma sensu. Przecież nie ma sensu żyć w fikcji. Popatrzcie, jak często zadaje się do domu zadania, które robią rodzice. Jakie to jest bolesne, jak człowiek dostanie 3+. Wiem, bo dostałam. Zrobienia na drutach. No te wszystkie babcie, które zrobiły, były ode mnie lepsze. Dlaczego żyjemy w tej fikcji? Dlaczego dajemy do pisania rozprawkę w domu? W ogóle pomyślmy sobie, gdzie poza szkołą pisaliście kiedyś rozprawkę? Jeśli szkoła ma przygotować do życia, co jest znowu oczywistością, co jest herezją? Ale podać komuś, jak się pisze rozprawkę, dać do napisania rozprawkę i potem ją oceniać, to jest oczywistość czy herezja? Wyobraźcie sobie, że dam wam tekst o tym, jak się jeździ na deskorolce.
dostaniecie zadanie domowe i pytania do tego tekstu, a potem powiem w klasie, proszę, wsiadaj na deskorolkę i jeździ. Ale ja nie umiem, powiecie, jeździć na deskorolce, przecież czytała pani w domu, odpowiadała na pytania, to proszę teraz jeździć. I znowu, jeśli myślimy z punktu widzenia mózgu, to zupełnie inne struktury są aktywne, kiedy czytamy o czymś, czytamy definicję, a zupełnie inne struktury są aktywne wtedy, kiedy ćwiczę jazdę na rowerze, grę na gitarze, pisanie rozprawki, rozwiązywanie zadań matematycznych. Zupełnie co innego się dzieje, kiedy mi ktoś jest aktywny, a co innego, kiedy ja muszę tę aktywność podejmować. To nie tak, że się da te rzeczy przekazać. Kompetencji, umiejętności nie da się przekazać. W każdym mózgu muszą się wytworzyć połączenia, które umożliwią robienie tego i najpierw to wszystko idzie wolno, to wymaga czasu. A jak myślicie, we wszystkich mózgach w tym samym czasie, w tym samym tempie powstają te połączenia? Oczywiście, że nie. A jeśli dam komuś uwagę, jedynkę albo minus, to przyspieszę tworzenie się nowych połączeń albo zmianę siły połączeń synaptycznych. No to byłaby naiwność, nie mówiąc o tym, że herezja. Więc czy jesteśmy gotowi do zrobienia rachunku zysków i strat? Czy jesteśmy gotowi, żeby powiedzieć, co zyskujemy dzięki badaniom, zadaniom domowym, a co tracimy przez zadania domowe? Wiemy już, że to, co się dzieje w szkole, najpierw wpada do hipokampa, potem jest proces konsolidacji, przenoszenia informacji z hipokampa do struktur korowych. Jeśli mózg nie ma przerwy w dostarczaniu nowych informacji, to kiedy konsolidacja ma zachodzić? Ona oczywiście intensywnie zachodzi też również wtedy, kiedy śpimy, w czasie snu. Ale to nie może być tak, że dzieci siedzą nad książkami w szkole, a potem jedzą obiad i siedzą nad książkami w domu, bo wtedy mózg nie może się wszechstronnie rozwijać, bo mamy różne struktury. Świat poznajemy różnymi przez różne zmysły. Każdy zmysł to jedna droga prowadząca do mózgu, a potem chodzi o to, żeby te zmysły żeby były połączenia między poszczególnymi ośrodkami mózgowymi. I czy to może się wszystko w ten sposób harmonijny rozwijać, kiedy ciągle siedzą i robią to samo? To jest herezja. To jest oczywista herezja, zmuszanie dzieci do robienia tego samego przez cały dzień, zabranie im czasu na spotkania, na grę w piłkę, na pływanie, na czytanie książek, na rozmowy, na robienie tego, co je interesuje, malowanie, rysowanie, spędzanie czasu na spacerze w parku. To jest pozbawianie dzieci możliwości rozwoju. To jest ograniczanie, niewyobrażalne ograniczanie możliwości. Kto o tym mówił? Pestalozzi. Pamiętacie? Uczyć się ręką, głową i sercem, czyli wielozmysłowo. No dlaczego? Ile jeszcze set lat musi minąć, żeby ta prawda do nas dotarła? Że wielozmysłowe poznawanie świata zupełnie inaczej absorbuje mózg niż kanał czysto werbalny. Ja uczyłam się, co znaczy iść na azymut z kompasem w ręku w parku nad Wisłą. I widziałam, jak mi coś ciągnie tę igłę i pytałam nauczycielkę, co to jest, co ciągnie, a ona mówiła, no biegun magnetyczny, a ja pytałam wtedy, zapytałam to, przed Wisłą on jest czy za Wisłą, co oczywiście wywołało taką reakcję jak u was. I dostałam opis, tak, definicję, wyjaśnienie, gdzie ten biegun magnetyczny, jak daleko, ale jaki on silny musi być, jak to tu działa, gdzie on tak daleko, a my tutaj. Pamiętam, przyszłam do domu, no nie było internetu, no więc miałam jakąś encyklopedię, która była, szukałam. Tata mi potem kupił książki, ponieważ to było coś, co mnie fascynowało. Siła, którą poczułam i której nie umiałam ogarnąć, to było zbliżanie się takie do rozumienia, czym jest magnetyzm. Pamiętam, jak nam nauczycielka pokazywała drzewa od strony północnej i mówiła, popatrzcie, od północy są omszałe. Dlaczego są omszałe? Dotykaliśmy tego, to pachnie, kora, mech pachnie, prawda? Więc wiele zmysłów było aktywnych. A moje dzieci uczyły się, azymut jest to kąt zawarty między południkiem zerowym i tak dalej. Czy w mózgu może powstać to samo, może zadziać się to samo, kiedy czytam definicję, abstrakcyjną definicję, która być może mi nic nie mówi, czy umie takie dziecko odnieść to, o czym czyta, do świata swoich realnych doświadczeń, jeśli czyta definicję,
a nie zamiast iść z kompasem na azymut. Mogłabym wam takich przykładów dawać dużo. Kto wie, jaka jest różnica między napięciem, natężeniem i jak się tego uczyliście. Czy robiliście obwód, czy był miernik, czy to były czyste definicje. Bo jeśli były czyste definicje, to podejrzewam, żebyśmy mieli z tym kłopoty. Tak? Albo waga, masa, czy podobne rzeczy. Jeśli to były tylko definicje, to niewiele zostało. Więc czy jesteśmy gotowi krytycznie przyjrzeć się tym rozwiązaniom, które w szkole były od zawsze? Czy jesteśmy gotowi na to, żeby refleksyjnie zacząć podchodzić do naszej roli, do zadań domowych, do dzwonków, do zadań, które dzieciom dajemy? Jako metodyk powiem, zadania receptywne, reproduktywne. Receptywne połącz, pokoloruj, zaznacz, albo reproduktywne, wstawiamy w luki to, czego się wyuczyliśmy. Stolicą Francji jest kropki, wyuczyłam się, że Paryż wstawiam. Jeśli się nie wyuczyłam, to nie zrobię. Czy to są ćwiczenia? To nie są ćwiczenia, to są narzędzia pomiaru. Zacytuję sama siebie. Od samego mierzenia jeszcze nikt nie urósł, ale wielu straciło motywację. Jeśli dzieci w szkole rozwiązują tego typu ćwiczenia, bo to nie są ćwiczenia, to one się nie uczą. Wiecie, jak warsztaty robię, na których analizujemy wartość materiałów dydaktycznych. Ile jest zadań, ile jest ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń? Czasami 95% to narzędzia pomiaru. I to jest problem. To jest problem właśnie dlatego Hunziker, dlatego warsztaty, które on prowadzi, które ja prowadzę, warsztaty, które nauczą, jak tworzyć ćwiczenia, coś, co aktywności, które wymuszają skok w górę, pokonanie, tak, tej drogi, jestem tu, a będę na wyższym poziomie, ale ćwiczenia, które umożliwiają łączenie treści, które umożliwiają personalizację, jak głęboko wejdę, ile przykładów wyszukam, ja mogę decydować. Wybierz tyle, żebyś zapamiętał, mówi wtedy nauczyciel. To ty decydujesz, ile wybierzesz. Wybierz tyle, ile jesteś w stanie zapamiętać. I jeszcze raz Knausgård. Problemem nie jest to, że świat wyznacza granice wyobraźni, ale to, że wyobraźnia wyznacza granice świata. Jaką szkołę my sobie jesteśmy w stanie wyobrazić? Dla jednych już odejście od dzwonków. Są tacy, którzy, koleżanka mi powiedziała, w naszej szkole zlikwidowaliśmy dzwonki. Mamy takiego ptaszka, który śpiewa. Jak daleko sięga wyobraźnia? Czy ja umiem sobie wyobrazić, że naprawdę nie będzie dzwonków, gwizdków, ptaszków? Że ludzie będą się kierować zegarkiem i będą się pilnować sami? Czy ja umiem sobie wyobrazić, że uczniowie zdecydują, czy wstawić ocenę, czy nie? Czy ja umiem sobie wyobrazić, że to nie ja odpowiadam za ich efekty, tylko im cały czas mówię, to ty odpowiadasz, to są twoje decyzje, ja cię będę wspierać, ale to są twoje wybory. Ty sobie musisz cel wyznaczyć i do tego celu zmierzać pracą, a ja cię będę wspierać. Ale ani cię nie chcę zmuszać, ani cię nie mogę zmuszać, bo nie można, nikogo nie można zmusić do uczenia się. Tę decyzję każdy musi podjąć sam. Wiecie, że współtworzę ruch budzących się szkół, oddolny ruch edukacji, zmian systemu edukacji. I czasami są osoby, które mówią, źle to odbierają tę nazwę i mówią, my szkół nie trzeba budzić, my mamy bardzo nowoczesną szkołę, u nas wszystko to, co pani mówi, to robimy. Ja wiem, no a co robicie? No projekty mamy. A jak często macie projekty? W każdym semestrze. To mówię, procentowo to ile jest? To jest kwiatek do kożucha. Na mnie o to chodzi, żeby raz w semestrze zrobić coś, co oczywiście będzie zapamiętane jako coś miłego. Nam chodzi o to, żeby zmienić sposób funkcjonowania w szkole, bo zupełnie inaczej funkcjonuje mózg, kiedy się siedzi i słucha, a inaczej funkcjonuje mózg, kiedy się samemu coś wypróbowuje, kiedy się robi eksperymenty, kiedy się powtarza, kiedy najpierw się tezę badawczą formuje, a potem planuje, jak to sprawdzić, weryfikować, a potem się wnioski wyciąga, a
potem się patrzy, czy to wyszło, czy nie wyszło, potem się dyskutuje. To są zupełnie różne aktywności mózgu, wobec tego efekty obu podejść są też inne. Więc czy nasze szkoły trzeba budzić? Czy one są nowoczesne, czy są 200-letnim skansenem? I tu znowu będą tacy, którzy powiedzą nowoczesne, a inni powiedzą herezja, bzdury. Nasze szkoły stoją cały czas na tym starym fundamencie opartym na przekazywaniu wiedzy. Nauczyciel coś mówi, a zadaniem uczniów jest reprodukować to, co było podane. I ten, kto lepiej reprodukuje, ten ma lepszą ocenę. Nie ten, który lepiej potrafi coś odkryć, nie ten, który potrafi zaplanować lepszy eksperyment, nie ten, który potrafi wymyślić coś po swojemu, tylko ten, kto potrafi podążać, przystosować się i podążać wyznaczoną drogą. Ale od czego zależy sukces każdego kraju? Od innowacyjności. Od tego, jak innowacyjni będą młodzi ludzie, którzy przejmą od nas pałeczkę. Co to znaczy być innowacyjnym? To znaczy umieć schodzić z drogi, którą się dotychczas szło, umieć odchodzić od tego, czego nas nauczono. To czasami oznacza zanegowanie tego i spojrzenie zupełnie świeżym wzrokiem, a może można to zrobić zupełnie inaczej. Od tego zależy sukces każdego kraju, od tego zależy też sukces naszej ojczyzny, Polski. Od tego, czy nauczymy dzieci odchodzić od tego, co dzisiaj wiemy i co wydaje się oczywiste. Od tego również, odwołuje się do egoizmu, można się odwoływać, zależą nasze pensje i emerytury. Jeśli Polska będzie krajem innowacyjnym, jeśli będą ludzie, którzy będą potrafili odchodzić od tego, czego dziś uczą się w szkole, to mamy szansę na ogromny rozkwit, skok cywilizacyjny. Ale my przez 12 lat szkolnej kariery, tak chce system, mamy ćwiczyć uczniów w udzielaniu najbardziej typowych odpowiedzi. Nawet do Gombrowicza są pytania testowe zamknięte. Jak bardzo trzeba nie rozumieć literatury, żeby nawet Gombrowiczowi to zrobić, wyobrażacie sobie? Od tego zależy sukces każdego kraju. Dlaczego? Czy to nie jest oczywistość? No to jest oczywistość, więc dlaczego nagradzamy tych, którzy chcą, myślą inaczej? Pytanie, czy Kopernik dzisiaj zdałby maturę? Czy wstrzeliłby się ze swoimi teoriami w klucz? I inne pytanie, czemu Kopernik, ile ja mam czasu jeszcze, czy ja powinnam kończyć? Ile? 10 minut. Dlaczego Kopernik ogłosił swoją teorię dopiero na łożu śmierci? To był mądry człowiek, on wiedział dlaczego. Więc jesteśmy w trudnym momencie. Jesteśmy w takim momencie, w którym to, co dla jednych jest oczywistością, dla drugich jest herezją. I popatrzcie, teraz pokażę szkoły, które już mamy, szkoły, które funkcjonują w Polsce. To są same polskie szkoły. Szkoła Nobel w Konstancinie Jeziornie, szkoła, która w 2017 roku została wybrana najbardziej innowacyjną szkołą świata. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, bo nie wszyscy cieszą się z tego sukcesu. Łączone roczniki, od wielu lat mają łączone roczniki. Wielu nauczycieli pracuje, większość nauczycieli pracuje bez podręczników, mają takie pudła, w których są zebrane materiały, teksty źródłowe. Ich sale lekcyjne nie przypominają normalnej szkoły. To są takie małe graciarnie, żeby ich nie urazić, ale tu jest jakiś stary odkurzacz, tu jest jakieś tam urządzenie i pytamy nauczyciela, a po co ten odkurzacz? A, zaraz wam pokażę, jaki to eksperyment robimy z tym odkurzaczem i potem na tym budujemy cały cykl lekcji. A z tym robimy to, a z tym robimy to. To nie są klasy łatwe, żeby je wysprzątać dla osób sprzątających. To nie jest łatwe, ale tam widać, że tam się dzieje, że tam uczniowie pracują aktywnie, że to nie są ławki, na których się pisze, tylko tam jest przestrzeń do działania, do badania, do eksperymentowania, do tworzenia. Można pieniądze na edukację wydawać w różny sposób. Można by stworzyć sale warsztatowe, można by stworzyć ogrody,
można by wyposażyć szkoły tak, żeby nauczyciele mogli przeprowadzać eksperymenty, bo trudno z tych naszych nauczycielskich pensji jeszcze kupować to, co jest potrzebne do eksperymentów. No ale to są wybory nas dorosłych, na co pieniądze się wydaje. Szkoła podstawowa numer 81 w Łodzi. Od dawna już uczniowie decydują, czy ocena zostanie wstawiona do dziennika. Wiele innych innowacji, mogłabym też o tej szkole opowiadać, ile tam rzeczy zostało wprowadzone. Bardzo typowa szkoła na bałutach, publiczna. Jeśli tam jest możliwe, to wszędzie jest możliwe. No tutaj Anna Schulz, o której już opowiadałam, przenieść odpowiedzialność, na zielono tylko to, co dobrze, to, co pomija Anna, uczniowie muszą się tym zająć, werbalizować i muszą werbalizować swoje matematyczne trudności. Dziewczyna mi powiedziała, kiedy byłam u nich w zeszłym roku w szkole, powiedziała, wie pani co, jak ja słowami opiszę błąd, to ja już drugi raz tego błędu nie zrobię. Werbalizowanie znowu wymaga innych ośrodków mózgowych, tak? Ujęcie w słowa, w zdania problemów matematycznych. To szkoła znowu z Siemianowic Śląskich. Popatrzcie, stworzyli, każda szkoła idzie inaczej. Ja wam chcę pokazać, nie ma jednego programu budzących się szkół. Każda szkoła idzie swoją drogą. Oni w tym roku już wprowadzili, zrezygnowali z dzwonków, ale w zeszłym roku stworzyli dzieciom miejsce, gdzie dzieci mogą jeść jak ludzie. Bo my ludzie nie jemy chodząc i trzymając tu kanapkę, tutaj butelkę z piciem. My siadamy i jemy, tak ludzie jedzą. Więc stworzyli dzieciom warunki do tego, żeby jeść jak ludzie jedzą. Tutaj szkoła Butterfly z Torunia. Popatrzcie, jak są ustawione stoły. Tak, żeby można było z sobą rozmawiać. A są nauczycielki, nauczyciele, którzy mówią, kochani, praca w grupach, ale pamiętajcie, w czasie lekcji nie rozmawiamy z sobą. Więc ustawić ławki tak, żeby można było z sobą rozmawiać, żeby można było sobie pomóc nawzajem, żeby można było wspierać się nawzajem, czy ustawiać tak, żeby każdy musiał być zdany sam na siebie. Szkolna biblioteka w Radomiu. Mogą jeść, mogą grać, mogą brać książki, mogą korzystać z internetu. Świetlica stała się sercem. Dzieciaki nie chcą stamtąd wychodzić. Szkoła Bullerbyn. No nietypowa, bo to jest szkoła demokratyczna. Tu dzieciaki się bawią, a ten rysuje coś z geografii, chyba pasy, jak ukształtowanie terenu przebiega. Znowu, działanie, tak? Coś tworzymy, a potem będziemy się zajmować w oparciu o to matematyką. Znowu szkoła Nobel, jak się uczymy przyrody. Czy to jest oczywistość, czy to jest herezja? Przecież szybciej z książki byłoby przeczytać. Czy szkolna nauka jest tak zorganizowana, że wykorzystuje głównie kanał werbalny? Czy poznajemy świat tylko przez słowa, wykłady, książki, okraszone jakimiś ilustracjami, czyli z drugiej ręki, lizanie jakby świata przez szybę? Czy poznajemy poprzez własne zmysły? Bo to jest zupełnie co innego, kiedy są aktywne nasze zmysły. Lekcja u Wiesławy Mitulskiej, nauczycielka 1-3 w Słupi Wielkiej. Na zajęciach uczniowie tworzyli pod koniec roku, w zeszłym roku, tworzyli atlasy owadów. I nauczycielka Wiesława mówi, że trzeba skończyć, bo jeszcze przed końcem roku jakiś jeden temat. I chłopiec mówi, całe szczęście, że już niedługo wakacje. Będę mógł sobie dokończyć mój atlas owadów, bo jeszcze tam iluś owadów nie zdążył opisać. To jest cel, to znaczy rozbudzić fascynację. Tak? I teraz ile owadów będzie w którym atlasie? To kto ma decydować, nauczyciel czy uczniowie? Ile o którym owadzie, jakie owady sobie wybierze i ile o nich napisze? W tym momencie, kiedy dziecko uzna, że ten atlas jest mój, to jest moje,
to wchodzi tak głęboko, że nigdy byśmy tego nie oczekiwali jako nauczyciele. A że ja tam ponad 80% informacji tam zawartych nie znam i nie wiem tego, a to dziecko mi potrafi opowiedzieć, jeśli ono tak głęboko wchodzi, jeśli ono tak głęboko przetwarza informacje, wy myślicie, że jakiś test jest potrzebny? Żadnego testu. Jeśli myśmy napisali pracę magisterską albo referat, do którego żeśmy się przyłożyli, jeśli w szkole w Płocku, w szkole Cogito dzieci pracują bez zeszytów ćwiczeń, bez książek i tworzą własne materiały o rzeczowniku, definicje same tworzą, do tego tworzą opisy, przykłady, zadania, to myślicie, że trzeba im robić testy? To jest tak głębokie przetwarzanie, że nic innego nie jest potrzebne. No, układ krwionośny. Można tak. Z czego więcej zostało, a potem to opisać, co się zrobiło. Tu Luiza Kalinowska-Skutnik, właśnie dyrektorka szkoły Cogito. Tu są wyniki testów, wyjątkowo to daje, ponieważ rodzice u Luizy wpadali czasami w ogromny stres, jak te dzieci bez tych podręczników sobie poradzą. Test wypadł tak. 84,7 polski, 87,5 matematyka, 93,7 przyroda. Tak, takie były efekty. No stosunek do błędów, to jest znowu kolejna cezura. Czy błędy będą problemem, czy będziemy uczniów za to karać, czy to jest oczywiste, że celem jest unikanie błędów, czy może oczywistością jest powiedzieć, ten kto się uczy, popełnia błędy. Błędy są immanentną cechą procesu uczenia się. Nie można się uczyć, nie popełniając błędów. Ale w kulturze nauczania ja nie mam sama myśleć, ja mam reprodukować na pamięć to, co mi podano. Wobec tego wtedy unikanie błędów ma sens. Jeśli przejdziemy na stronę kultury uczenia się, czyli ja robię to, odkrywam, eksperymentuję, no to muszę robić błędy i wtedy mogę się na tych błędach uczyć. Więc to, jak traktujemy błędy, jest immanentną cechą też modelu, w którym tkwimy, tak? Który realizujemy. No i czy uwaga nauczyciela skupia się na błędach, czy na tym, co jest silną stroną ucznia? I to już też coś, co pokazywałam tutaj również wiele razy, czy na czerwono skreślimy to, co jest najgorzej, czy na zielono zakreślimy to, co wyszło najlepiej. Bo jak czuje się dziecko, no przecież ta ręka musi się wyrabiać, tak? Kora przedruchowa, kora ruchowa, kora somatosensoryczna, jak trzymam ten długopis, jak taki Jasiek pisze, całym człowiekiem takie dziecko pisze. Przecież to musi się wiele ośrodków połączyć, muszą powstać połączenia i to trwa, to jest proces. Jaki sens ma zaznaczyć pokreślenie dziecku na czerwono, dziecku, które dało z siebie wszystko i danie mu informacji za krzywo, za słabo, w ogóle jak się postarasz, to napiszesz ładniej. Co się dzieje wtedy z motywacją? Wszyscy wiemy. Gdybyśmy zmienili podejście i patrzyli na szkołę tak, robię to, co wspiera motywację u moich uczniów i rezygnuję ze wszystkiego, co motywację niszczy. Wyobrażacie sobie, jaka to byłaby rewolucja? To byłaby kompletna rewolucja, gdybyśmy przestali robić rzeczy, które niszczą motywację, bo jak zniszczymy motywację, to zatrzemy silnik. Czy wtedy byśmy na pierwszych lekcjach w roku szkolnym zaczynali od regulaminów ocen i sposobu oceniania? Nigdy w życiu, bo wiemy, co po takich 5 lekcjach myślą. Czy zaczynalibyśmy od testów diagnostycznych? Nigdy w życiu. Czy w Librusie byłoby wtedy 10, 12, 20 ocen w październiku? Nigdy w życiu, bo człowiek uczy się, pracując, a nie wtedy, kiedy jest testowany. Każdy test to przerwa w procesie uczenia się. Jeśli czasu jest mało, to nie możemy zabierać czasu przeznaczonego na naukę, na ciągłe testowanie. Chciałabym wam jeszcze na koniec opowiedzieć o Sally Gardner. Znacie tę pisarkę? Brytyjska pisarka pisze książki dla dzieci. To są książki wydane po polsku. Zbiera na całym świecie nagrody. Sally, kiedy się urodziła, nadano jej imię Sara, z niemym H na końcu. Ponieważ miała najgorszą postać dysleksji, nigdy nie umiała się nauczyć pisać swojego imienia i poprosiła rodziców, żeby jej
imię zmienili. Pochodziła z niezwykle, pochodzi, bo żyje i jeszcze dobrze się ma. Z bardzo zamożnego domu. Rodzice mogli sobie pozwolić na każdą szkołę, na każdą terapię, na każdego terapeutę. Do 12 roku życia nie mogła się nauczyć czytać. Kiedy 12 lat miała, była w szkole, wylądowała w szkole dla dzieci nieprzystosowanych. I nagle coś się zadziało takiego, że sama się nauczyła. Rozmowę możecie wygooglować. Po polsku przeprowadzona dla wysokich obcasów nosi tytuł Zemsta głupiutkiej sali. Zemsta głupiutkiej sali. Ona celowo używa tego słowa głupiutka, bo ją traktowano w szkole jak przygłupa, dlatego że nie mogła się nauczyć czytać. Sali opowiada taką historię, jak poszła z rodzicami na wyścigi koni i tata jej dał 20 szylingów, żeby postawiła sobie na jakiegoś konia i postawiła na konia, który w połowie trasy był ostatni. Mama taki karcącym wzrokiem spojrzała na tatę, co dzieci od razu wyłapują, że można było lepiej wydać 20 szylingów i okazało się, że koń wygrał. I Sali wtedy podeszła do mamy i powiedziała, widzisz, nigdy nie trzeba nikogo skreślać w połowie drogi, bo on się może okazać, że on będzie najlepszy. Czy Sali była przygłupim dzieckiem, bo tak ją traktowano, czy była osobą z ogromnym potencjałem? Skończyła grafikę, najpierw sama ilustrowała cudze książki, a potem stwierdziła, że ona może pisać swoje. Ona, która ma taki problem do dziś z pisaniem, to czy ona jest uzdolniona, jeśli chodzi o kompetencje pisania, czy ona jest, to zależy, czy patrzymy przez pryzmat deficytu, który ma i będzie do końca życia miała, czy patrzymy przez pryzmat talentów. Popatrzcie, jaka to byłaby inna szkoła. My wszyscy, żeśmy się wychowali w kulturze błędu. Nam na czerwono zawsze podkreślano to, co nam nie wyszło, pomijając to, co było dobrze. A gdybyśmy, i tu znowu książka Geralda Hüttera, kim jesteśmy, a kim moglibyśmy być? Kim moglibyśmy być, gdybyśmy wychowali się w kulturze rozwijania potencjału? Gdyby nam mówiono, tak, no robisz błędy. Ja wiem, robisz błędy, ale pisz historię, bo piszesz cudowne historie, nawet jeśli są z błędami. Kiedyś kupisz sobie, wiesz, wymyślą Sali komputery i one będą poprawiać twoje błędy. Ale napisać takiej historii jak ty żaden komputer nie będzie umiał. Jak my patrzymy na uczniów? Wyobraźmy sobie, że przestajemy tak, jak chce system. System chce, żebyśmy trybili tak, jak on chce. Czy patrzymy na nich przez pryzmat tego, czego nie umieją? I nie mówię tu o poziomie uniwersyteckim. Nie mówię tu o tych, którzy mają być fachowcami, specjalistami. Mówimy o dzieciach, które się rozwijają i chodzą do szkół takich, gdzie wszyscy muszą, przez które wszyscy muszą być. Czy patrzymy na te dzieci przez pryzmat ich silnych stron? Nie zakłamując słabości, nie mamy zakłamać, nie mamy mówić, nie masz problemu. Mamy mówić, no jeszcze tego nie umiesz, albo może to nie jest twoja silna strona, ale masz co innego. Więc jeśli dziecko pisze z błędami, ale pisze świetne historie, to chwalmy za to, że pisze świetne historie i mówmy, no to musisz poćwiczyć, może się uda. Ale są takie dzieci, które mogą nie wiem ile ćwiczyć i nie będą pisać bezbłędnie. Jacek Żakowski, tak? Taki dyslektyk. Pisarze są dyslektykami. Czy to ma być przeszkodą w drodze do sukcesu? No to zależy od nas. A to jest Sali. I jeszcze na koniec bym wam jedną rzecz chciała, profesor Marię Jagodzińską. Książka Psychologia Pamięci to jest podręcznik akademicki Badania, teorie zastosowania. Profesor Maria Jagodzińska wraca w tej książce do koncepcji poziomów przetwarzania Craiga i Lockharta, stara koncepcja z 1972 roku, w której, to jest cytat, zapamiętywanie jest efektem ubocznym operacji przeprowadzanych na nowym materiale. Im głębsze przetwarzanie, im głębiej musimy przetwarzać informacje, których się uczymy, które poznajemy, tym więcej zapamiętujemy. To nie jest tak, że to jest jakaś właściwość naszego umysłu, ile z danej lekcji zapamiętamy. W zależności od tego, co robimy,
jak operujemy informacjami, to zapamiętamy albo dużo, albo mało. Bym wam opowiedziała, ale już nie ma czasu, o eksperymentach, jak to łatwo się, stosunkowo łatwo mierzyć właśnie, jak sposób operowania. Myślę, że chyba to dobrze opisał Szpicer w książce Jak uczy się mózg i jeszcze lepiej w książce Cyfrowa demencja. Właśnie opisał te eksperymenty, które pokazują, jak głębokość przetwarzania wpływa na zapamiętywanie. Więc efekt uboczny. Czyli jest to funkcja operacji wykonywanych na nowym materiale podczas kodowania informacji. Bierne powtarzanie, czyli testowanie, jest tak bardzo mało skuteczne. Ale co to znaczy? To znaczy, że to, ile dzieci wyniosą ze szkoły, ile się nauczą, na ile ich mózgi przetworzą to, co było podane, zależy od zadań, które dla nich przygotujemy. My, nauczyciele. Rodzice w domu mogą testować, test zrobić. My przez Librusa test możemy przesłać. Jak chcą, mają takie potrzeby, to niech sobie tam testują. Biedne dzieci, ale trudno. Natomiast nikt za nauczyciela nie będzie umiał w domu, bo rodzice nie mają przygotowania metodycznego. Przygotować zadań, których efektem tej pracy będzie głębokie przetwarzanie, a więc zmiana struktury mózgu, a więc zapamiętywanie. I my nie mamy dzieciom w szkole niczego ułatwiać. My mamy im pomagać, ale nie ułatwiać, nie robić tego za nich. To już Pierre mówił, tak? Wszystko, co zrobisz za dziecko, zabiera mu możliwość zrobienia tego samemu. My mamy stworzyć warunki w szkole do wykonania pracy, bo nie ma drogi na skróty, tylko praca. Do wykonania pracy, której efektem będzie zmiana struktury mózgu. Jeszcze bym wam na koniec chciała coś pokazać. Ten rysunek można różnie interpretować. Symptomatyczne, że ten skok na poziomie siódmej klasy się dokonuje. Jak myślimy o szkole? Co jest dla nas możliwe, a co wydaje nam się herezją? Zależy od tego, czego sami doświadczyliśmy, jak potrafimy postrzegać to, co się dzisiaj wokół nas dzieje i zależy od naszej wyobraźni, jak mówi Knausgård. Więc zacznijmy sobie wyobrażać szkołę naszych marzeń, bo wszystko zaczyna się od marzeń. Stwórzmy szkoły razem z dziećmi, razem z rodzicami, szkoły, do których i uczniowie, i my sami będziemy lubili chodzić. Pięknie dziękuję.